zdecydowanej większości przypadków na swoim kanale pokazuję Wam samochody nowe o bardzo znikomych przebiegach, które mam na tydzień, mogę poznać ich wady, zalety, ale nie mam pojęcia, jakie są koszty utrzymania takiego samochodu, ile kosztują przeglądy, czy jak takie auto wygląda na przykład po 4 latach. Dzisiaj mam dla Was samochód, którym jeżdżę już prawie rok, ale jest on u nas w firmie od samego początku, czyli od 2019 roku. Z kanału możecie go znać również jako celebrykę, bo właśnie w tym samochodzie nagrywam tę serię. Opel Insignia, bo oczywiście o nim mowa, to auto, które teoretycznie możecie spotkać na każdym rogu, stoi nawet naprzeciwko mnie. Ale ta Insignia jest troszkę inna, o czym za chwilę opowiem. I oprócz tego, jak standardowo opowiadamy sobie o tym, jak się takim samochodem jeździ, ile spala, czy dla kogo to jest auto, to dodatkowo podsumujemy sobie dzisiaj 4 lata z takim samochodem, czyli co tu się zepsuło, ile kosztowały serwisy i, krótko mówiąc, czy warto kupić taki samochód, szukając limuzyny w klasie D. Ciekawi? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I za chwilę przechodzimy do Insigni, ale na początek słowo o partnerze odcinka, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości. I jeśli macie jakieś kredyty, na przykład samochodowe albo we franku szwajcarskim, tak jak na przykład ja, to jest moment dla Was, bo Fundacja pomaga właśnie takim osobom jak my, aby wyrównać szanse w walce z bankami. Co to konkretnie oznacza? Jeśli już macie taką umowę, to Fundacja całkowicie bezpłatnie przeanalizuje Waszą umowę i poinformuje, co w związku z tym możecie zrobić. Najczęściej dochodzi do całkowitego anulowania kredytu, co oznacza, że spłacacie tylko kapitał. Fundacja jest w stanie odzyskać 100% wpłaconych odsetek, prowizji i anulować odsetki, które miałyby nastąpić w przyszłości. Jak wynika ze statystyk, aż 95% umów kwalifikuje się do odzyskania 100% odsetek. I teraz najważniejsze, rozliczenie z Fundacją następuje tylko i wyłącznie w przypadku zwycięstwa, co oznacza, że niczym nie ryzykujecie. Fundacja od niedawna pomaga również osobom, które mają kredyty hipoteczne, ale w złotówkach, ponieważ tam też znajdują się niekorzystne zapisy, co stanowi podstawę do unieważnienia takich umów. Dlatego naprawdę zachęcam do kontaktu z Fundacją. Linki do nich, do ich strony macie w opisie do tego filmu. A sama Fundacja oprócz 10-letniego doświadczenia zapewnia darmowe analizy Waszych umów. Spotkania odbywają się w naprawdę fajnej atmosferze, a nawet najtrudniejsze zapisy tłumaczone są na język zrozumiały dla nas wszystkich. I co też fajne, szczególnie w dzisiejszych czasach, cały proces może odbyć się w 100% zdalnie. Także działajcie, oszczędzajcie, a w zasadzie odzyskujcie swoje pieniądze, a my przechodzimy do Insigni. Model Insignia na rynku jest już kawał czasu, bo od 2008 roku, także nie będę Wam dzisiaj opowiadał o wszystkich wersjach silnikowych, napędowych i tak dalej. Porozmawiamy dokładnie o tym samochodzie. Zaglądamy pod maskę. A znajdziemy tutaj czterocylindrowy silnik o być może niezbyt imponującej pojemności 1,6 litra, ale już całkiem fajnej mocy, bo jest to 200 koni mechanicznych. Insignia z taką jednostką dysponuje momentem obrotowym na poziomie 300 Nm, a do 100 km na godzinę rozpędzi się w 8 sekund. Mówię tu oczywiście o skrzyni automatycznej, bo taką dysponuję w swoim egzemplarzu. Ma ona 6 biegów, to jest klasyczny automat, nie żadna dwusprzęgłówka, nie jest to żadne CVT. Najprostsze możliwe rozwiązanie, za chwilę sobie o niej również oczywiście pogadamy. I jeszcze, żebyście mieli pełną wiedzę, ta Insignia wyprodukowana została w 2019 roku. Dostępna była wersja kombi, nazywana przez Opla jako Sport Tourer, ale to jest pięciodrzwiowy liftback, nazywany Grand Sport. I teraz rzecz, która dla mnie w tym samochodzie jest najważniejsza. Bo Insignię możecie spotkać wszędzie. Pewnie jakbym zjechał w którąkolwiek uliczkę z tych tutaj dostępnych, to jakąś Insignię z któregoś rocznika bym spotkał. Krótko mówiąc, był to swego czasu bardzo, ale to bardzo popularny samochód. Dziś oczywiście mniej, ale wynika to z tego, że cała ta klasa, poza markami premium, niestety ginie. Ja na tym bardzo ubolewam, bo ja takie samochody uwielbiam. Ale dziś nie o tym, wróćmy do Insigni. To jest specjalna wersja Exclusive, która była dostępna tylko w pewnym czasie. Jeśli się nie mylę, to w 2018 i w niecałym 2019 roku. Mieliśmy wtedy dostępne 4 wersje wyposażeniowe, najwyższa to chyba była Elite, a Exclusive była wersją jeszcze wyższą. Do tego była ona o tyle ciekawa, że Opel nazywał ten samochód jako samochód spersonalizowany. Co to znaczy? Oprócz pewnych dodatków, które miała ta wersja, czy które mogliście tutaj zamówić,
W głównej mierze były to dodatki wizualne zapewniające troszkę inny wygląd tego samochodu, tego modelu, ale też lepsze wyposażenie standardowe, zaraz sobie o tym powiemy. Ale co ciekawe, Opel twierdził, że do tego samochodu można było sobie zamówić spersonalizowany lakier. I miało to wyglądać w ten sposób, że przychodziliście do salonu, mieliście swój ulubiony, nie wiem, krawat, pokazywaliście ten krawat i Opel zrobiłby Wam samochód w dokładnie takim kolorze, w jakim macie krawat. Jak było w praktyce, nie wiem, bo my tutaj zamówiliśmy kolor, który być może wydaje Wam się, że jest to czarny, w rzeczywistości jest to kolor granatowy, w utrzymaniu tragedia, ale jak jest czysty, jak wyjedzie z myjni, to pełen sztos, bo moim zdaniem ten kolor bardzo pasuje do tego auta i wygląda on naprawdę dobrze. Ale po co o tym tak długo mówię? Chcę Wam pokazać, że nawet mając Opel Insignia, czyli bardzo, ale to bardzo popularny samochód, można mieć, czy można zrobić z tego samochodu coś innego. Bo zobaczcie na ten samochód z zewnątrz. Jeden minus, mamy teraz zimę, ja mam zimówki i to są koła takie srebrno-czarne, ale nagrałem sobie też w lato przebitki i zobaczcie, jak ten samochód wygląda na moich ulubionych letnich kołach. One są czarne, bardzo zmieniają to auto. I zobaczcie, wystarczy dodać do samochodu progi. Troszkę inny kolor grilla, nakładki na zderzaki z przodu, nakładki na zderzak z tyłu, mały spoiler, ciemne szyby, właśnie te czarne felgi, zrobić coś więcej, czyli tak jak tutaj, przyciemnić na przykład światła z tyłu. I czym to się kończy? Po pierwsze, jako samochód on mi się po prostu bardzo podoba. Wygląda zadziornie, charakternie, wygląda inaczej niż te wszystkie Insignie, które są na ulicy. Ja zauważam coś takiego, że te Insignie są takie bardziej okrągłe, takie obłe, nie wiem jakiego użyć słowa. Ten jest bardziej kanciasty przez te progi, przez co staje się jakby innym modelem. Ale powiem Wam taką ciekawostkę. Zdarzyło mi się parę razy gdzieś podjeżdżać do kolegów, szczególnie wieczorem, gdzieś tam stał samochód, oni patrzyli, a czym ty przyjechałeś? Myśleli, że to jest jakiś samochód testowy i padały jakieś BMW, Audi i tak dalej. Kiedy ja mówiłem, że to jest Opel, zwykła Insignia, to każdy mówił, ta jasne, i szli do tego samochodu zobaczyć, co to jest. A to są naprawdę drobne rzeczy. Nie zostało zmienione tutaj pół samochodu, pół karoserii, jakieś dwumetrowe spoilery, tylko takie smaczki. Przy czym te smaczki tak naprawdę zmieniają odbiór całego samochodu, przynajmniej przeze mnie. I ja coś takiego zdecydowanie polecam, takie pewne spersonalizowanie samochodu, nawet w samochodach bardzo popularnych. Jak już powiedziałem o takiej pewnej ciekawostce odnośnie tego auta, to może jeszcze jedna. To się nie wiąże z wykonaniem samochodu, ale takie rzeczy czasami warto wiedzieć. Bo co mi się zdarza bardzo często jeżdżąc tym samochodem? Lecę sobie gdzieś po drodze i bardzo wielu kierowców myśli, że jestem policją. Insignie w tej chwili chyba już nie jeżdżą jako radiowozy, chociaż nie wiem, może się gdzieś jeszcze ostały, ale jest w świadomości kierowców coś takiego, że taka Insignia to prawdopodobnie policja, taki ukryty patrol. I to ma dwa aspekty. Fajny jest wtedy, kiedy jedziecie sobie na przykład lewym pasem i bardzo wiele osób Wam zjeżdża, nie musicie migać, podjeżdżać, nic robić. Myślą, że policja zjeżdżają, Wy macie wolne, więc super. Ale jest drugi aspekt. Jak jedziecie po drodze, która nie ma dwóch pasów w jednym kierunku, tylko jeden, i ten przed Wami myśli, że jesteście policją, to bardzo często zdarzy się tak, że nawet jak macie ograniczenie prędkości do 90, to będziecie jechali za kimś 80, 70, a najlepiej 60. Na pewno wiecie, o czym mówię, na pewno nieraz Was coś takiego spotkało. Bardzo wielu kierowców ma coś takiego, albo nie wiem, widzi radar, jest 50, ale lepiej jechać 30, w razie czego. I tak samo jest tutaj i nie jest to problem, jak możecie wyprzedzić, ale jak leci kolumna na lewym pasie i tego zrobić nie możecie, to potrafi się to stać po prostu męczące. I jeszcze jedna taka raczej śmieszna sytuacja. Nieraz zdarzyło mi się coś takiego, że jadę sobie Insignią i ktoś z tyłu, gdzieś tam z daleka, leci BMW 5, też czarną. Zbliża się do mnie i mamy taką sytuację, że ja myślę, że on jest policją, a on myśli, że ja. I tak sobie jedziemy. I to jest moment, w którym są to dwa najbardziej przestrzegające przepisów, wszystkich przepisów, samochody na drodze. Kwestia tylko, który kiedy się odważy sprawdzić, co to tam jedzie obok, więc śmieszne sytuacje, ciekawe, ale warto to wiedzieć, bo to może Wam pomóc, może pozytywnie zaskoczyć, jak kupicie sobie taką Insignię, ale może też negatywnie, może czasem denerwować w tym przypadku, o którym mówiłem, czyli tych wolnojadących kierowców. Ale dobra, wystarczy ciekawostek, przejdźmy sobie bardziej do konkretów. Tak jak powiedziałem, to jest samochód z 2019 roku, czyli ma już 4 lata. I zobaczcie, mimo że auto ma już pewien wiek, to co ja tutaj mam? Mam grzane, ale też wentylowane fotele, co na lato jest kapitalne.
Mam matrycowe reflektory, o których też zaraz powiem, kapitalna rzecz. Tak jak być może widzicie, mam Apple CarPlay czy Android Auto, oczywiście po kablu, ale są, działają świetnie, także super sprawa, 4-letni samochód. Mam ładowarkę indukcyjną, w bardzo dziwnym miejscu, bo ona jest tu w środku, ale jest. Mam świetny head-up. To jest wyposażenie właśnie wersji Exclusive i ja jestem do tego tak przyzwyczajony, że za każdym razem jak jeżdżę w samochodzie, który tego nie ma, to się wkurzam, bo się do tego bardzo przyzwyczaiłem. Uwielbiam head-upy, ale właśnie takie head-upy. Nie jakieś ogromne na pół szyby, nie jakieś head-upy, broń Boże, które są tutaj na takiej wysuwanej szybce, bo to jest dramat. Taki head-up jak ma Insignia, to jest wzór, obsługuje się go bardzo prosto, tutaj po lewej stronie, nie musimy wchodzić gdzieś tutaj w menu, szukać nie wiadomo gdzie. Możemy sobie zmienić dane, które się wyświetlają, możemy go zrobić wyżej, niżej, tak jak nam pasuje. Bardzo prosta obsługa, świetna rzecz. Mam adaptacyjne tryby jazdy, też zaraz o tym powiem. Cyfrowy wyświetlacz na środku. Grzane nie tylko fotele, ale też kanapę. Grzaną przednią szybę i tak dalej, mógłbym o tym mówić bardzo długo, a robię to po to, by pokazać, że nawet dzisiaj można kupić 4-letni samochód, który będzie miał praktycznie wszystko to, co mamy dzisiaj w nowych samochodach. I właśnie takim samochodem jest Insignia. Ma jedną bardzo dużą wadę, szczególnie jak będziecie jeździli w mieście. To jest coś, czego ja zrozumieć nie umiem, nie potrafię, bo to występuje w Oplu do dziś. Nie tylko w Oplu, ale ogólnie w grupie Stellantis. Mianowicie nie mam tutaj Auto Hold. To jest coś naprawdę dla mnie kompletnie niezrozumiałego, bo kupujecie samochód, który ma tak nowoczesne rzeczy. Naprawdę jest ich bardzo dużo i stojąc na światłach macie wrzucony drive i musicie za każdym razem trzymać nogę na hamulcu. Ja nie przyjmuję tych rozwiązań, tak jak niektórzy mówią, że zaciągają sobie ręcznie czy coś takiego. Bez sensu. Taki samochód już dawno powinien mieć Auto Hold w standardzie, w każdej wersji z automatem, a nie miał wtedy i nie ma do dziś. Także to jest coś, co Opel powinien, czy Stellantis powinno poprawić jak najszybciej we wszystkich swoich samochodach. Obiecałem słowo na temat skrzyni, a więc tak. Klasyczny automat o 6 przełożeniach. Jeśli ktoś szuka skrzyni na przykład bezstopniowej albo dwusprzęgłowej, no to nie, tutaj tego nie znajdziemy. Pewnie będzie jedna grupa, dla której to będzie zaleta i druga, dla której to będzie wada. Ja raczej znajduję się w tej pierwszej, przede wszystkim dlatego, że myślę, że ta skrzynia będzie naprawdę długotrwała. No jest już 100 tysięcy, może to nie jest jakiś bardzo duży przebieg, ale nic się z nią nie dzieje. I myślę, że tak będzie jeszcze przez długi czas. Ale jak to sprawuje się na co dzień w takiej normalnej jeździe? Ta skrzynia na pewno nie należy do najszybszych. To na bank. I druga rzecz, ona się potrafi czasami zgubić. Konkretniej zredukuje na przykład bieg, po czym wrzuci ten sam, który był przed chwilą. Obrazowo mówiąc, tak jakby nie do końca wiedziała czasem na co się zdecydować. Ale najważniejsza rzecz, to w zasadzie dotyczy tylko i wyłącznie jazdy takiej mocno dynamicznej. Jak jeździcie normalnie, tak na co dzień, tak jak ja na przykład teraz, czy tak jak normalnie jedziemy do pracy, z pracy, no chyba, że ktoś szaleje, ale załóżmy, że jeździmy normalnie, to ta skrzynia kompletnie w niczym nie przeszkadza, a dla mnie to jest bardzo ważny argument na tak, bo mnie na przykład skrzynie CVT, które teoretycznie przy spokojnej jeździe są ok, ale ja nadal ich nie lubię. Nie mogę się do nich przyzwyczaić, mimo że dość długo z taką skrzynią jeździłem. Inaczej, przyzwyczaiłem się oczywiście do niej, ale jej nigdy nie polubiłem. O tak, to będzie dobre określenie. Tę skrzynię polubiłem. Także podsumowując ten wątek, na pewno nie jest to najnowocześniejsza skrzynia na świecie. Jeśli spodziewacie się połączenia dość dynamicznego silnika z bardzo szybką skrzynią, to nie tutaj, ale też nie do końca po to jest ten samochód, więc na co dzień mnie ta skrzynia zupełnie nie przeszkadza, także dla mnie jest ok. Dobra, teraz troszkę tutaj. Sama obsługa multimediów jest bardzo prosta. Są tu duże, widoczne ikony. Zobaczcie, teraz świeci słońce. Czasami w takich systemach nic nie widać. W tej chwili mamy słońce, widać wszystko, widać bardzo wyraźnie. Bardzo prosta obsługa. Na szczęście obsługa klimatyzacji pozostała tutaj. Mamy kierowcę, mamy pasażera, możemy zwiększyć nawiew, zmniejszyć. Chociaż musimy sobie kliknąć klimat, aby tutaj zmienić kierunek, że tak powiem, dmuchawy, czy skąd ma to po prostu wiać. Ale ogólnie obsługa jest bardzo prosta, bardzo intuicyjna i ja to po prostu bardzo lubię. Tak jak wspomniałem, mamy wentylację foteli. To jest na lato kapitalna rzecz, ja to bardzo polecam. Jeszcze dwa słowa o tych fotelach. One mają certyfikat AGR, czyli tak naprawdę każdy powinien te fotele polubić. Świetne na trasę, bardzo duże możliwości regulacji. Tutaj jest o tyle ciekawa sytuacja, że mój fotel, czyli właśnie fotel kierowcy, jest elektryczny. Ten nie jest, ale można to było dokupić. I on ma naprawdę bardzo dużo różnych regulacji. Możemy sobie wydłużyć tutaj siedzisko, zrobić krótsze. Czy też taka ciekawostka, jak ktoś na przykład lubi, żeby go fotel bardziej okalał, bardziej dociskał, to możemy sobie te boczki fotela, tutaj naciskając przyciski obok, dopompować, że to tak nazwę, lub
odpompować, nie wiem, czy jest takie słowo, ale kończy się to tym, że one Was bardziej okalają lub mniej. Jak bardziej, to oczywiście na przykład na zakrętach będą Was bardziej podtrzymywały, no ale będą bardziej wąskie, więc co kto lubi, może sobie dopasować do siebie kapitalne fotele. Kolejna rzecz, kierownica, która jest spłaszczona u dołu, ale jest podgrzewana i podgrzewany jest calutki wieniec. Ja z tego w zimę korzystam codziennie, rewelacyjne rozwiązanie i może też nie będę się bardzo długo rozwodził, bo ostatnio w filmach czy gdzieś tam na TikToku to wywołało jakieś nie wiadomo jakie dyskusje, mówiłem o grzaniu szyby. Insignia to jest jeden z tych modeli, w którym te druciki, które są w szybie, bardzo widać. Mnie to nie przeszkadza kompletnie. Podkreślę to jeszcze raz, nie przeszkadza mi to kompletnie. Uwielbiam to rozwiązanie, korzystam z tego non-stop. Zawsze rano wsiadam w samochód, włączam, za minutę mam szybę czyściutką, kapitalna sprawa. Ale zwrócę Wam też uwagę, że są osoby, którym to przeszkadza. Pada deszcz, robi się ciemno, światła innych samochodów się po prostu tak rozpraszają. Ciężko to wytłumaczyć, trzeba to zobaczyć, ale mówię to po raz kolejny tylko po to, abyście to po prostu sprawdzili na sobie, bo być może to Wam w ogóle nie będzie przeszkadzało, ale może zdarzyć się, że będzie. Więc lepiej to sprawdzić, zanim takie rozwiązanie zamówicie, niż się później męczyć. Ale ogólnie kapitalna rzecz. No i mówiłem też, że powiem o światłach. I tutaj znowu, 4-letnie auto, ale miało już wtedy światła matrycowe. Podkreślam po raz kolejny te 4 lata, bo może ktoś z Was szuka używanego auta właśnie w takim wieku i myśli, że takich rzeczy miał na pewno nie będzie. No to w Insignii będzie miał, jak będzie chciał. Całej filozofii świateł matrycowych tłumaczył nie będę, bo można sobie o tym poczytać. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał godzinę. Ale krótko, czym to się kończy? Jazda tym samochodem w nocy to jest naprawdę przyjemność. Może ze 2 razy zdarzyło mi się coś takiego, że ktoś mi mignął, że samochód nie przełączył świateł z drogowych, bo działa to tutaj tak, że samochód sam potrafi regulować między światłami drogowymi a światłami mijania. Może to działać tak, że na przykład macie po prawej stronie las i ten las jest podświetlony, a samochody, które są na przeciwnym pasie, nie są oślepiane. Poczytajcie sobie o tym, jak nie wiecie, o co chodzi. Kapitalna sprawa i Opel jest jednym z liderów w tej dziedzinie. Bardzo to polecam. Kolejna rzecz, która jest również bardzo dużą zaletą Insignii, to przestrzeń, jaką macie w tym samochodzie. Chociaż spójrzmy na bagażnik, bo na papierze ma on tylko 490 litrów. To nie brzmi jakoś świetnie, ale ja mam takie wrażenie, że ten bagażnik jest jednak większy. Nie wiem czemu, ale tak mi się po prostu wydaje. Ja się tutaj zawsze mieszczę z rodziną, nie ma żadnego problemu z zapakowaniem się. Bagażnik jest naprawdę ok, ale zwróćcie uwagę przede wszystkim na miejsce z tyłu, bo to jest coś naprawdę niesamowitego i tutaj chapeau bas dla Opla, dla Insignii. Ja mam 182 cm wzrostu, siedzę sam ze sobą, miejsca mam od groma. Tak samo nad głową, nie uderzam w dach, także pod tym względem jest również ok, ale jeśli szukacie samochodu, który ma mieć dużo miejsca z tyłu, to z Insignii będziecie nawet nie tyle zadowoleni, co myślę, że zachwyceni. Kolejna rzecz, którą uwielbiam w tym samochodzie i na pewno warto było do tego dopłacić, to nagłośnienie firmy Bose. Dodam od razu, że nie gra to tak dobrze jak na przykład w nowych Mazdach, ale nie jest bardzo daleko. Bardzo lubię słuchać muzyki w tym samochodzie. To jest jeden z aspektów, które są dla mnie bardzo ważne w aucie i jestem bardzo zadowolony z tego nagłośnienia. Nie ma może jakoś dużo możliwości regulacji, personalizacji, ale zawsze sobie coś tam pod siebie ustawicie i słuchanie muzyki w tym samochodzie należy do rzeczy bardzo przyjemnych. Lubię też Insignię za to, jak się prowadzi. To jest przedstawiciel klasy D, nie jest to marka premium, więc mogłoby się wydawać, że być może ten samochód będzie jakiś miękki, zawieszenie będzie bujało, jazda w zakrętach to nie będzie coś najprzyjemniejszego. I to jest błąd. Ja często w swoich testach mówię właśnie opierając się na Insignii. To jest jeden z liderów, oczywiście w tej klasie, wśród swoich rywali, w kategorii prowadzenie i przyjemność z jazdy. Nie jest to oczywiście auto w żaden sposób sportowe, ale ja tym samochodem jeździć po zakrętach bardzo lubię. Szczególnie, że mam tutaj te 8 sekund do setki, 200 koni, 300 Nm. Samochód jest bardzo dynamiczny, w żadnych sytuacjach nie brakuje mi niczego. Świetny samochód na trasę, ale na pewno jak mam się do czegoś przyczepić, to czepnę się troszkę do wyciszenia, bo to jest ważne w trasie. Nie wiem, jak to określić. Nie jest źle, ale na pewno mogłoby być lepiej, bo gdzieś tam przy tych 130-140 słychać szumy już dość mocno i jakbym miał wymienić dwie rzeczy, które są do poprawy w tym samochodzie, to byłby to autohold i właśnie wyciszenie. Te dwie rzeczy rzucają mi się w oczy czy w uszy najbardziej w całym tym samochodzie. Powinienem też troszkę rozwinąć wątek trybów jazdy, bo takie tutaj mamy. Mamy normal, sport i tour. Dlaczego mówię, że powinienem? To znaczy, że do końca tego nie zrobię. Ponieważ moim zdaniem różnica, jaką odczuwacie podczas jazdy na tych trybach, jest mniej więcej taka jak, nie wiem, oglądanie TVP1 i TVP2.
No niby jakaś różnica jest, niby inny program, ale czy to zauważacie? Nie do końca. Przynajmniej ja, chociaż w sumie tego nie oglądam. Ale tak samo nie za bardzo korzystam z tych trybów. Jasne, między Tour a Sport da się zauważyć w zasadzie jedną rzecz. Troszkę sztywniej na Sporcie chodzi kierownica. Ja w zasadzie nie czuję nic więcej. Przekłada się to oczywiście troszkę na samo prowadzenie, ale ważne jest tutaj słowo troszkę. Podejrzewam, że jakbyście wsiedli w ten samochód i nie wiedzieli, że ja wam te tryby przełączam, nie zwrócilibyście na to uwagi, to nawet byście tego nie załapali. Tak subtelna jest tutaj różnica moim zdaniem. Także jeśli ktoś chciał dokupić sobie taki system, to kosztowało chyba 4,5 tysiąca złotych, to moim zdaniem zupełnie zbędnie, a może inaczej, bo to już nie jest nowy samochód. W mojej opinii nie warto decydować się lub nie na jakiś konkretny egzemplarz, w zależności od tego, czy to ma, czy tego nie ma. Zbędny temat. A, jeszcze może jedno, bo przejdźmy sobie już powoli do kosztów, bo już chyba na to czas. I zacznijmy od spalania. Spalanie to nie jest mocny punkt Insignii z tą jednostką silnikową. Przykładowo w mieście bardzo ciężko zejść poniżej 10 litrów. Jak będziecie jeździli, nie wiem, gdzieś pustymi drogami i najlepiej po Wisłostradzie, żeby jechać jedną prędkością, to tak. No ale z reguły nie w ten sposób wygląda jazda w mieście. Stanie w korkach, światła co chwilę i tak dalej. 10, czasem nawet 11 litrów. I w trasie też nie jest dużo lepiej. Z jednym zastrzeżeniem, jak jedziecie taką wolną trasą, gdzieś tam między miejscowościami 80-90, to można spalać nawet poniżej 6 litrów. I wtedy zasięg, a mamy tutaj zbiornik 62 litry, jest naprawdę pod 1000 km, ale to tylko i wyłącznie takie warunki. Już sama ekspresówka to będzie ponad 8 litrów, autostrada nawet ponad 9, więc wiecie jak to jest w trasie. 9 litrów to ta wskazówka leci w ten sposób. To nie jest ekonomiczny samochód z tym silnikiem i musicie się z tym liczyć, jeśli jesteście czymś takim zainteresowani. No dobra, samochód ma już 4 lata, ja praktycznie nigdy nie oceniam materiałów, bo nie ma sensu w aucie, które ma miesiąc, ale tutaj to zrobić trzeba. I moim zdaniem jest naprawdę ok. Gdybym miał wystawić ocenę taką w skali szkolnej, to byłoby to 4 plus, może nawet 5 minus. I mówię o tym, jak te materiały dzisiaj wyglądają, o tym, czy są zniszczone, nie o samej jakości, wykonaniu i spasowaniu, bo to jest inny temat. Ta też jest bardzo ok. Jak na niemiecki samochód, to naprawdę jest tutaj dobrze. Jedyne rzeczy, do których ja mogę się przyczepić, to są już przetarcia na tych skórzanych fotelach. Da się to zobaczyć bez jakiegoś szukania i wpatrywania się w nie. To tak. No i oczywiście Piano Black. Jest tutaj go dosyć sporo przy skrzyni biegów, tylko tutaj w zasadzie takie dwa wątki, bo jest porysowane, ok, ale ma 4 lata. Ja czasami spotykam w samochodach, które mają 4 tygodnie, że porysowane są w takim stopniu, więc nie do końca wiem, jak to ocenić. Są rysy, ale czy jakoś szczególnie dużo, to chyba nie. Ktoś zapyta na pewno, jak trzyma się lakier, bo zdarzało mi się czytać opinie, że Ople po prostu rdzewieją. Nie wiem, czy ten samochód jest najlepszym przykładem na to, aby jakoś ocenić ten wątek, bo po pierwsze praktycznie przez całe swoje życie był garażowany i to nie tylko w nocy, ale też często w dzień, także jeśli chodzi na przykład o warunki atmosferyczne, to był przed tym chroniony i był zabezpieczany od samego początku jak tylko można, więc jest w bardzo dobrym stanie, mówię o samym lakierze, czyli rysach, a jeśli chodzi o rdze, to nie ma tu kompletnie nic, zero. Odnośnie cen chyba nie ma się za bardzo co wypowiadać, bo to jest samochód używany. Jedyne co mogę powiedzieć to, że jak sprawdzałem sobie na Automoto, jak kształtują się ceny takich egzemplarzy, to samochody powiedzmy z 2019 roku o podobnym przebiegu i co ważne z Polski, bo innych nie sprawdzam, to ich ceny kształtują się tak powiedzmy od 90 do 110 tysięcy złotych w zależności od egzemplarza. Jedna ciekawostka. Na moment, w którym szukałem tego samochodu i chciałem znaleźć z polskiego salonu wersję Exclusive, to nie znalazłem żadnego egzemplarza. Gdybym go dziś wystawił, to byłby to jedyny taki egzemplarz na polskim Automoto. No dobra, a teraz koszty. Ja za chwilę pokażę wam konkretnie, na konkretnych przykładach, jak kształtowały się wydatki na ten samochód, ale zacznijmy od awaryjności, no bo to też wpływa na koszt utrzymania samochodu. Opel nie jest raczej marką, którą uważa się za kompletnie bezawaryjną. Często raczej przeciwnie, czytając sobie jakieś tam fora, trafiam na takie opinie, że to są samochody, które się dość mocno psują. No ale dobra, ja się mogę wypowiedzieć konkretnie. Przez pierwsze 3 lata w tym samochodzie nie zepsuło się nic. Dokonywane były standardowe przeglądy, te rzeczy, które trzeba było wymienić, wiadomo, gdzieś tam się niszczą, psują, trzeba było zrobić. Pierwsza rzecz, która padła, to po ponad 3 latach były łączniki stabilizatorów i co ciekawe, to też nie kosztowało nas nic, bo zostało to wymienione na gwarancji. Przy ostatnim przeglądzie, czyli właśnie po tych 4 latach, a serwisujemy się w ASO, bo mamy przedłużoną gwarancję do 5 lat, wyszło, że do wymiany są świece, zrobiliśmy to już, koszt to było coś około 1000 zł,
Wyszło też, że gdzieś tam jest jakaś nieszczelność w jakimś przewodzie od klimatyzacji, ale to zostało też przez serwis zamówione i będzie wymienione na gwarancji i za chwilę będą do zrobienia całe hamulce z tyłu. Koszt też coś około 1000 zł. I to jest tyle. Na te 4 lata jazdy tym samochodem mamy przejechane 93 509 km. Nic więcej w tym samochodzie się nie zepsuło. Była jakaś jedna akcja serwisowa, coś tam przeprogramowali, ale to się nie zepsuło, tylko wiadomo, w większości samochodów jakieś tam akcje się zdarzają. Nie pamiętam dokładnie, co to było, nie chcę wymyślać, ale było to oczywiście zrobione. Nic więcej się tutaj nie działo. A teraz rzućcie okiem na cyferki, żebyście mieli konkretny pogląd, ile kosztuje utrzymanie takiego samochodu. Na początek w 2019 roku, po przejechaniu 10 tysięcy km, wykonany został serwis olejowy, którego koszt wyniósł 248 zł brutto. I właśnie kwotami brutto będę się cały czas posługiwał. W 2020 roku kolejny przegląd, kolejny serwis olejowy plus kilka filtrów i koszt takiej usługi to 636 zł. Dalej mamy rok 2021, tutaj już 50 tysięcy km przebiegu i najwyższa faktura serwisowa za obsługę Insignii. Ponownie mamy olej, ponownie mamy filtry, doszedł tutaj płyn hamulcowy, ale doszły też klocki przód i tył, zapomniałem o tym wcześniej powiedzieć. Doszły też kolejne filtry, na przykład kabinowy czy też filtr powietrza i całkowity koszt usługi to 2641 zł. Serwis w 2022 roku był już zdecydowanie tańszy, tutaj znowu standardowo oleje, płyn chłodzący, filtry, czyszczenie klimatyzacji i całkowity koszt takiej usługi to 771 zł. No dobrze, wiecie już mniej więcej wszystko o tym samochodzie, wiecie jak wyglądają ceny, co się tutaj zepsuło i tak dalej. Jak mogę to auto podsumować? Jest to zdecydowanie bardzo fajny, bardzo wygodny, rodzinny samochód. Gdyby miał troszeczkę lepsze wyciszenie, ale to można poprawić we własnym zakresie, to już naprawdę w 100% mógłbym polecić ten samochód do latania po autostradach, robienia bardzo dużych dystansów, ale i tak mogę to zrobić. Ja tym samochodem w trasę jeździć bardzo lubię. A może inaczej, po prostu bardzo lubię jeździć tym samochodem i mocno skracając, ale tak jednym zdaniem. Czy poleciłbym kupienie takiego samochodu? Jeśli to miała być taka wersja, taki silnik, to zdecydowanie tak. No i dobra, ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Jeśli materiał Wam się spodobał i nie jest to jakiś problem, to prośba o ocenę, czyli kliknięcie tej łapki do góry albo do dołu, napisanie komentarza, zostawienie subskrypcji, bo to jest po prostu dobre dla algorytmu YouTube'a i pomaga mi w rozwijaniu kanału. I byłoby to już naprawdę wszystko, także dzięki za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!